No cóż, rozegraliśmy bardzo słabe spotkanie pucharowe i nad czym bardzo ubolewam, bo błędy w obronie, jakie dzisiaj popełniliśmy, no to naprawdę kompromitacja. I wstyd rzeczywiście za to, co zaprezentowaliśmy tutaj. To zaczęło się dobrze, wydawało się, że wchodzimy w rytm, że te akcje się zazębiają. No niestety rzut karny, później bramka rzutu rożnego niezrozumiała, no bo przy tylu zawodników ustawionych piłka nie ma prawa przejść. Jednak przeszła. Myślałem, że jeszcze uda się drużynę zmotywować w przerwie i odpowiedzieć coś mądrego, żebyśmy zmienili swój sposób grania, ale niestety przeciwnik okazał się dzisiaj bardzo agresywny, bardziej skuteczny, wykorzystał nasze błędy, niestety ofensywnie dzisiaj wypadliśmy blado. Także trzeba wyciągnąć wnioski, uszanować dzisiaj wyższość przeciwnika, bo zasłużenie wygrali ten puchar i trzeba im to oddać. Skupiamy się teraz na lidze, no takie jest życie. Szkoda, że kibice, którzy licznie przyjechali, no, byli tak zawiedzeni, bo rzeczywiście zawiedliśmy ich, no, ale zawiedliśmy też i siebie, także musimy się uderzyć w piersi, wyciągnąć wnioski i w lidze to odrobić. Dziękuję.